Delegacja z partnerskiego miasta Borysławia z merem Igorem Jaworskim na czele gościła w Wałbrzychu. Były podziękowania za dotychczasową pomoc przekazaną Ukraińcom, a także apele o kontynuowanie wsparcia. Prezydent Wałbrzycha Roman Szemaj przypomniał, jakie szczególne więzy łączą Wałbrzych i Borysław. Wszyscy w Wałbrzychu mają coś z Borysławia albo z Lwowa. Mówię to z pewną przesadą, choć jest w tym sporo prawdy. Jak wiemy, po wojnie przyjechało do Wałbrzycha kilkadziesiąt tysięcy siłą wysiedlonych mieszkańców zachodniej Ukrainy, w tym Borysławia, Lwowa. Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainie z naszego miasta wyjechało wiele transportów z darami, z czego większość trafiła właśnie do Borysławia. Miasto to nie jest wprawdzie objęte działaniami wojennymi, ale przyjmuje mnóstwo uchodźców, a także rannych żołnierzy ze wschodniej Ukrainy. W naszym mieście, które ma 40 tysięcy mieszkańców, było jeszcze w kwietniu było 5,5 tysięcy uchodźców. W tej chwili tych uchodźców trochę mniej stało, część wyjechała, to w tej chwili mamy 4 tysięcy uchodźców, które mieszkają w mieszkaniach, w domkach, no i oczywiście niektóra część mieszka w szkołach. Przez cały czas pomagamy tym uchodźcom, no bo ludzie przyjechali, którzy prawie nic nie mają. Też w mieście mamy, w naszych szpitalach mamy rannych żołnierzy, którzy zostali ranni i przez cały czas musimy pomagać o to, że te ludzie walczą za niepodległość naszego kraju, a ja chciałbym powiedzieć możliwie nie tylko o niepodległość naszego kraju, a walczą teraz za demokrację w całej Europie. Według szacunków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przybysze za wschodniej granicy stanowią już około 7-8% ludności miasta. Nie jest nam lekko, ale pewnie wszyscy, którzy tam mieszkają, chcieliby mieć tak, jak my mamy w tej chwili w Polsce i w Wałbrzychu. Wydaje się więc, że ta pomoc, ta współpraca w obu kierunkach powinna mieć charakter trwały i się rozwijać. Bardzo dziękuję w tym miejscu wszystkim Wałbrzyszanom, którzy pomagali i pomagają uchodźcom, którzy składali swoje dary, składali pieniądze, które wszystkie trafiały tam, gdzie powinny, czyli na Ukrainę. Śmiało można powiedzieć, że Wałbrzyszanie zdali egzamin z pomocy humanitarnej, ale wiele wskazuje na to, że działania wojenne na Ukrainie mogą jeszcze długo potrwać, dlatego włodarze miast apelują, by nie tracić zapału do niesienia pomocy. W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, żeby znów zmobilizować się i przekazywać, czy rozpocząć te wszystkie, powiedziałbym, działania, akty ofiarności, życzliwości, wsparcia dla Ukrainy, które były tak widoczne w pierwszych tygodniach wojny, czyli w lutym i w marcu. W tej chwili najwięcej ludzi potrzebują u nas, niestety, ale w tych stronach, gdzie teraz idzie walka, to wyżywienie, potrzebują też opatrunki, różne takie medyczne rzeczy, no i higienę, to co najwięcej w tej chwili są potrzebne. Niestety, chciałbym powiedzieć, że już w piąty miesiąc trwa ta wojna i już tak, niektórzy przyzwyczaili się do tego, ale tak wygląda, że szybko to się nie skończy i chciałbym swoje zdanie powiedzieć, że niestety smutno, ale tak się wydaje, że najgorszy czas w tej wojnie u nas jeszcze z przodu. Aktualnie osoby, które chciałyby przekazać różnego rodzaju dary na rzecz Ukrainy, powinny zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.